Wiele osób w historii sympatyzowało z ruchami antyżydowskimi czy z antysemityzmem. Dziś opowiem wam o tych najbardziej znanych osobach i oczywiście zaznaczam, film jest jedynie zbiorem ciekawostek. Żydzi są ludźmi jak wszyscy inni i pochodzenie o niczym nie świadczy, więc proszę również o kulturalne komentarze. Zaczynamy! John Galliano. Brytyjski projektant mody, twórca eleganckich i nowatorskich projektów inspirowanych motywami historycznymi, jest homoseksualistą. W lutym 2011 roku, na chwilę przed rozpoczęciem Paris Fashion Week, świat obiegło skandaliczne doniesienie o jego głośnym wybryku w jednej z paryskich restauracji, gdzie Galliano obraził żydowską kobietę, która usłyszała od niego wyzwiska typu „brudna żydowska mordo, powinnaś być trupem”. Zaraz po antysemickich i rasistowskich komentarzach prawdziwy skandal wywołało nagranie telefonem komórkowym z grudnia 2010 roku, na którym pijany Galliano w tym samym barze wyznaje miłość do Hitlera i pozytywnie wypowiada się o Holokauście. Skandal odbił się na jego karierze, musiał na wiele lat pożegnać się ze światem mody. I love Hitler. People like you would be dead today. Charlie Sheen. Amerykański aktor filmowy i telewizyjny, aktor, reżyser, producent filmowy, scenarzysta, autor tekstów. Urodził się w Nowym Jorku, a w jego żyłach płynie irlandzka i hiszpańska krew po ojcu i żydowska po matce. Najlepiej zarabiający aktor amerykańskiej telewizji, Charlie Sheen, postanowił w oryginalny sposób zemścić się na Chucku Lorre, producencie serialu, z którym znalazł się w konflikcie. Podczas wywiadu w telewizji ku osłupieniu dziennikarza mówił o producencie Chaim Levin. Używał jego oryginalnego nazwiska oraz hebrajskiej wersji imienia. Wybuchł skandal, w efekcie którego zawieszono emisję serialu 2,5, w którym Sheen grał główną rolę. Julian Assange. Australijski aktywista internetowy, dziennikarz oraz programista, posiadający także obywatelstwo ekwadorskie, założyciel, rzecznik i redaktor naczelny serwisu Wikileaks. 30 listopada 2010 roku Interpol na wniosek Szwecji wystawił list gończy oznaczony najwyższą kategorią, który oznacza poszukiwania założyciela serwisu w celu aresztowania i ekstradycji w związku z oskarżeniami o wymuszenie seksualne i gwałt. W Szwecji na policję zgłosiły się dwie kobiety, które miały spotkać się z mężczyzną w 2010 roku w Sztokholmie i 6 dni później oskarżyły go o przestępstwa seksualne. Assange uznał, że wrobili go w to wpływowi ludzie, którym się naraził, publikując tajne dokumenty różnych instytucji, przede wszystkim dyplomacji USA. Oni wszyscy to Żydzi, miał stwierdzić, mówiąc również, że żydowskie lobby mniej lub bardziej monopolizuje amerykańską politykę zagraniczną. Mel Gibson, australijsko-amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, jest chrześcijaninem, co bardzo często publicznie oświadcza. Mel Gibson w 2006 roku wpadł w tarapaty po antysemickim wyskoku. Żydzi. Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie, bełkotał Gibson, gdy kalifornijska drogówka zatrzymała go, podejrzewając o jazdę po pijanemu. Reżyser wiele razy przepraszał za te słowa, ale niestety to był koniec jego kariery. Hugo Boss, krawiec, założyciel firmy odzieżowej Hugo Boss. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. W 1931 roku wstąpił do narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników i otrzymał legitymację partyjną. W 1932 roku Boss otrzymał kontrakt na dostawy dla SS. Szył on i projektował mundury dla Niemców. W okresie wojny zakład wykorzystywał robotników przymusowych, którzy pracowali w wybudowanym na te potrzeby obozie. Warunki życia robotników przymusowych były bardzo złe, a poprawiły się dopiero wobec zbliżenia się frontów do granic Niemiec. Henry Ford. Amerykański przemysłowiec, inżynier oraz założyciel Ford Motor Company. Ford założył fabrykę ciężarówek w Kolonii w Niemczech, która jako jedyna fabryka posiadana przez kapitał zagraniczny nie została przejęta przez państwo podczas II wojny światowej.
Henry Ford założył również wydawnictwo, które wydawało gazetę Dearborn. Gazetę wykorzystywał do ogłoszenia poglądów antysemickich, drukując serię artykułów, na przykład Międzynarodowy Żyd, najważniejszy problem świata. Artykuły były przedrukowywane w formie książkowej i rozprowadzane po świecie w ogromnych nakładach. Antysemickie poglądy Forda zwróciły uwagę Adolfa Hitlera, dla którego Ford stał się inspiracją. Po dojściu do władzy Hitlera obaj zostali przyjaciółmi. Hitler odznaczył Forda wysokim orderem III Rzeszy, orderem Orła Niemieckiego. Przywódca NSDAP posiadał w gabinecie tylko jeden portret i był to portret właśnie Forda. Ingvar Kamprad. Szwedzki przemysłowiec, założyciel i wieloletni prezes IKEA. Mając 17 lat, w 1943 roku założył właśnie to przedsiębiorstwo. W odnalezionych w archiwum aktach założyciel IKEA w 1943 roku został opisany jako nazista, który werbuje do organizacji nowych członków. Dotychczas Kamprad przyznał się jedynie do kontaktów z nazistowskim ruchem młodzieżowym, który określił jako grzech młodości. Dokumenty ujawniają również, że Kamprad po wojnie utrzymywał kontakty z działającym w organizacjach nacjonalistycznych i neonazistowskich Perem Engelem. W 1950 roku nawet został zaproszony na jego ślub. Mohamed Salah, egipski piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub napastnika w angielskim klubie Liverpool FC oraz w reprezentacji Egiptu. Zdobył Mistrzostwo Ligi Mistrzów. FC Liverpool zainteresował się napastnikiem Red Bull Salzburg, który był Izraelczykiem. Izraelski dziennik donosi, że Egipcjanin zagroził odejściem z Anfield, gdy tylko dowiedział się, że Liverpool planuje sprowadzić piłkarza. Cała sprawa ma kontekst polityczno-religijny. Obie nacje się darzą bardzo niewielkim szacunkiem, a można powiedzieć nawet, że nie ukrywają swojej niechęci, której podłożem są liczne wojny z przeszłości. Walt Disney. Amerykański producent filmowy, reżyser, scenarzysta, aktor dubbingowy, animator, przedsiębiorca, wizjoner. Jeden z największych twórców przemysłu rozrywkowego w historii, legenda animacji i filmu. Zdobył rekordową liczbę 59 nominacji do Oscara, z czego zdobył również rekordową liczbę 22 statuetek, no i siedmiokrotnie wygrywał nagrodę Emmy. Według Meryl Streep, aktorki, Walt Disney był nie tylko antysemitą, ale również seksistą. Streep odczytała fragment listu, jaki firma Disneya wysłała w 1938 roku do Mary Ford, która chciała odbyć w niej staż. Z listu ma wynikać, że kobiety nie mogą pełnić pewnych funkcji w firmie, bowiem są one zbyt dla nich skomplikowane. O ile seksizm Disneya jest pewny, to antysemityzm jest przez wielu negowany, ale wielu również go o to oskarża i twierdzi, że ma dowody. George Washington, amerykański generał, polityk, mąż stanu, wódz naczelny Armii Kontynentalnej, deputowany do Kongresu Kontynentalnego, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, mason, uważany jest za ojca narodu amerykańskiego. Tak, George Washington wypowiedział się na temat Żydów, cytuję: oni działają przeciwko nam skuteczniej niż armie wroga. Należy żałować, iż każdy stan dawno temu nie przegonił ich jako dżumę społeczną i największych wrogów szczęścia dla Ameryki. No ładnie, na pewno George Washington byłby dumny ze współczesnych Amerykanów, którzy wspierają Żydów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe odcinki i ostatnio pojawiają się, myślę, całkiem ciekawe materiały, także naprawdę serdecznie Was zapraszam. Ponadto zaglądajcie na drugi kanał z ciekawostkami, a to ciekawe. Trzymajcie się, cześć!